W środę 24 kwietnia w drugim liceum ogólnokształcącym w Dzierżoniowie odbyły się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Czerwonego Krzyża. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie okolicznych szkół, a także przedstawiciele służb oraz lokalne władze. 30. Mistrzostwa Rejonowe Pierwszej Pomocy z PCK. Udział bierze 5 drużyn ze szkół ponadpodstawowych, liceum ogólnokształcące numer 2. Z Dzierżoniowa, zespół szkół numer 1 z Dzierżoniowa, zespół szkół numer 3 z Dzierżoniowa, zespół szkół i kształcenia zawodowego z Bielawy oraz liceum ogólnokształcące z Bielawy. Pierwsza stacja to będzie test składający się z 30 pytań o tematyce Czerwonego Krzyża i pierwszej pomocy. I udzielania pierwszej pomocy. Będzie 5 stacji urazowych. Na każdej stacji będzie inny przypadek. Będą oparzenie, omdlenie, zawał serca, złamanie, uraz głowy. Wszystko we współpracy ze starostwem i z Urzędem Miasta, od którego otrzymaliśmy dotacje na ufundowanie nagród i zorganizowanie tych mistrzostw. Firmy Boxmed, która ufundowała główną nagrodę ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, ze strażą pożarną, z policją, z ratownikami medycznymi ze szpitala powiatowego z Dzierżoniowa. Przyjechali również do nas ratownicy medyczni z Ząbkowic. Konkurs głównie dla młodzieży. Ja się cieszę, że młodzież się zaangażowała, że jest tutaj tyle tych grup. Myślę, że też konkurs, który pokazuje, jak ważne jest bezpieczeństwo, jak ważne jest to, jak wiemy, jak zareagować w sytuacjach ekstremalnych. Myślę, że to wszystko przyda się w życiu kiedyś, a ta wiedza jest potrzebna każdemu, kto normalnie funkcjonuje w społeczeństwie. Młodzież, dzieci bardzo dobrze reagują w sytuacjach kryzysowych, mało tego, edukują swoich rodziców, swoich dziadków, tą wiedzę przekazują, a to jest też bardzo ważne, bo wiedza pozyskiwana od młodych osób jest dużo łatwiej wchłaniana niż taka książkowa czy z innych nośników wiedzy. Z naszego punktu widzenia jako służb mundurowych wiedza na temat pierwszej pomocy jest bardzo ważna. Pomaga ona oczywiście w tych sytuacjach kryzysowych pomóc oczywiście osobom poszkodowanym, ale również kiedy dojeżdżają profesjonalne służby, działanie osób, które działają w tak zwanej pierwszej pomocy jest ważne i ma bardzo kluczowe znaczenie dla pomocy dla tych osób poszkodowanych, a w wielu przypadkach nawet i dla przeżycia tych osób. Sam konkurs bardzo ciekawy. Tu serdeczne gratulacje dla PCK, które naprawdę dużo pracy włożyło, żeby do tego konkursu doszło. Myślę, że takie inicjatywy są potrzebne, myślę, że będzie ich coraz więcej, ale też widać, że są sponsorzy, którzy chcą pomóc w tego rodzaju działaniach i to też bardzo ważne, bo widzą ci sponsorzy potrzebę takiego działania, potrzebę edukacji ludzi młodych. Angażują się w to, więc widzą w tym też być może interes, ale to też dobrze, że przez tego rodzaju działania następuje pewna integracja firm, które działają na rzecz bezpieczeństwa, organizacji takich jak PCK, szkół, bo to współdziałanie potem w życiu się sprawdza. Najważniejszą rzeczą jest nie pozostawać obojętnym, tak? W wielu przypadkach samo podjęcie jakiejkolwiek interwencji, wykonanie telefonu, podejście, zapytanie, czy wszystko jest w porządku, czy ktoś potrzebuje pomocy, ma bardzo duże znaczenie. Nie pozostawajmy obojętni, działajmy w takich sytuacjach. Zachęcamy do tego, żeby nie bać się, ale to też trzeba mieć jakąś wiedzę. Jak nie ma wiedzy, to jest naturalną rzeczą, że ludzie się boją. Jeżeli mają tą wiedzę, podchodzą w sposób dużo bardziej odważny, dużo bardziej profesjonalny i dużo bardziej taki zdroworozsądkowy. Jeżeli jest wiedza, jeżeli nie ma, jest strach, a w sytuacji ekstremalnej w połączeniu ze strachem robi się różne rzeczy, niekoniecznie dobre i mądre. Wiele organizacji takie kursy prowadzi, kursy pierwszej pomocy. Korzystajmy, bo to jest wiedza nie do przecenienia. Ona jest bardzo ważna, także każda forma edukacji, każda forma szkolenia zasługuje na to, żeby się nią zainteresować i z niej skorzystać.